Staję przed wami nago, tak jak chodziliście w świecie, byliście nadzy, próbowaliście się zakryć czymkolwiek. I gdy zaczynaliśmy dzisiaj uwielbiać, Bóg mi przypomniał taki obraz. Przypomnijcie sobie, jak mama lub tatuś ubierali was, jak byliście malutcy. Mówili, wyciągnij rączki, nie? I zakładali wam jakiś sweterek. I ja zobaczyłam coś takiego. Wyobraźcie sobie, nie trudno sobie wyobrazić. Mój mąż to Chrystus. I ja jestem nago. Chodzę sobie po tym świecie, próbuję się jakoś zakryć. Tą swoją nagość. I nagle poraża mnie ta informacja, że jestem pusta, że nic nie wiem. Klękam przed Jezusem. I On zakłada na mnie siebie. To, co znikome, zostało przeobleczone w to, co nieznikome. To, co śmiertelne, zostało przeobleczone w to, co nieśmiertelne. To, co słabe, zostało przeobleczone w to, co mocne. Mocne. Chcę, żebyś, ilekroć będziesz wznosił ręce do góry, przypomniał sobie ten gest. Kiedy jak dziecko uklęknąłeś przed Nim i po raz pierwszy podniosłeś ręce, a On nałożył na ciebie siebie. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Chodzisz w Nim. To nie jest taka szatka, wiecie. To jest potężna zbroja i Ty ją aktywujesz, ilekroć podnosisz ręce do góry. Nie podnoś jej ich w geście takim, Panie pomóż, Panie ratuj. Nie, wtedy sobie przypomnij sobie, co masz na sobie. Przypomnij sobie o tej szacie sprawiedliwości, o tym, co nieśmiertelne na tobie. I mam kolejną rzecz. To jest słowo do religii. Słuchajcie, wczoraj napisałam zainspirowana takim pewnym stwierdzeniem, które kiedyś Przemek rzucił, że zna człowieka, który nie narzeka, napisałam wiersz. Dlatego to człowieka. I powiem go teraz. Znam człowieka, który nie narzeka. Znam człowieka, który działa, a nie czeka. Znam człowieka, który położył swe życie, aby Kościół znalazł się na wiary szczycie. I później napisałam, że to jest mój przyjaciel, to jest mój pastor i to jest mój powiernik. I słuchajcie, posypało się od religii. Ktoś tam powiedział, ale to smutne, że zamiast mąż być powiernikiem, to ten pan jest powiernikiem. Tak? Ja nie będę religii od tobie tłumaczyć, jakie relacje mam ze swoim mężem. Amen. Moje małżeństwo w tym kościele, odkąd Artur został moim powiernikiem, podniosło się na taki poziom, że nie wyobrażasz sobie żoną, chrześcijanką. Nie wyobrażasz sobie, jak otwartą relację można mieć ze swoim mężem. I zrozumiałam jeszcze jedno, bo tam padły różne słowa, tak? Czuwajcie, nie dajcie się zwieść, demon zaczął szaleć, tak? Nie ma demona pod tytułem bliskość, nie ma demona przyjaźni, nie ma demona miłości, nie ma demona bliskości. Amen. Amen. W ogóle wejdź w bliskość i wtedy się wypowiedz. Stań nago przed jakimś człowiekiem. Stań przed nim nago. I po prostu powiesz mu się. Boisz się tego. Tak samo jak boisz się relacji z ojcem. Boisz się tego tak samo jak się boisz relacji z ojcem. Ja się nie wstydzę tego, że powierzyłam się w ręce człowieka, który mi pokazuje, jak żyć. Ja się nie wstydzę tego, ponieważ razem z człowiekiem, z którym żyję, który jest moim powiernikiem, po prostu rośniemy tutaj, w tym kościele. Amen.